żeby ta emocja w sercach ludzi była nadal wyciskana, nie tylko wynikami sportowymi, przede wszystkim, ale także promowaniem sportu, zachęcaniem młodych ludzi do uprawiania sportu, uprawiania wioślarstwa, ale każdej innej rekreacji, żeby wszyscy byli zdrowsi, ale też żeby było jak najwięcej tych, którzy chcą naśladować olimpijczyków. Także podziękowanie. Julia Michalska, poznanianka z wyboru, przekonania i miłości. To tutaj przed 16 laty rozpoczynała swoją przygodę ze sportem. Przygodę, której owocem jest olimpijski brązowy medal. Jak z Magdą miałyśmy bardzo duże problemy przed startem. Naprawdę każda minuta była pod znakiem zapytania, czy wystartujemy. To na zasadzie, jak to się udało, no warto było. Naprawdę to uczucie, dążenie do niego jest straszne. Po prostu chce się w każdej chwili wycofać, ale jak to się zdobędzie, to jest po prostu nie do opisania. Naprawdę to jest coś takiego, co człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Jest po prostu takie dojście do czegoś w ciemno. Na zasadzie, no dobra, spróbuję, ale nie wiem, co tam czeka na mnie na zakręcie. Ale wiadomo, że jak się osiągnie sukces, to czeka coś dobrego, ale człowiek nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. W środę w Urzędzie Miasta odbyło się specjalne spotkanie z naszą medalistką. Gdzieś potrzebę udowadniania sobie miałam ogromną. No i tak to się przerodziło w ten medal. A jeśli chodzi o sport, no to zawsze byłam. Akurat teraz troszeczkę nie rozumiem tego, że mówi się, że w szkołach nie ma WF-u, jest problem z dzieciakami. Ja akurat miałam ogromne szczęście, bo właśnie w szkole miałam podstawowe numer 40 i pływałam i biegałam. Jak tylko były jakiekolwiek zawody, to wszędzie mnie brali. Teraz tylko ci młodzi mogą już więcej osiągnąć niż ja. I tak naprawdę ja jestem dla wszystkich. Mój medal jest dla wszystkich, ja jestem dla wszystkich, ale ja mogę dużo gadać, nie mam z tym problemu, jestem ogromną gadułą, ale wiem, że moje gadanie nic nie wskóra, jeśli ten ktoś w sobie tego nie znajdzie. Oczywiście mogę być inspiracją dla kogoś z wielką chęcią, tak jak dla mnie była Ilona Mokronowska, też z Poznania. Ilona, cały czas powtarzam, Tomek Kucharski, Robert też, to jest trójka, która wpłynęła na moją karierę, odcisnęła ogromne piętno. Jakby się odciskało na moim ciele, to bym miała ten piętno ze sobą, byłoby je widać. To właśnie ta trójka i Ilona nauczyła mnie tak naprawdę życia. Julka to dowód na to, że ciężka praca zawsze przynosi owoce. Trzeba tylko wierzyć i być konsekwentnym. Głęboka wiara w siebie, która potem udźwignie każdy problem w życiu. Każdy. Julce serdecznie gratulujemy i dziękujemy za chwilę wzruszeń i powody do dumy.